Cześć kochani, dzień dobry, witajcie kolejny raz na moim kanale i kolejny raz witam się z Wami z mojej garderoby. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, może nie co ubrać na komunię, nie wiem, bierzmowanie czy chrzest, ale co ja ubrałam, w zasadzie taki powinien być tytuł filmu, co ja wybrałam. Muszę Wam powiedzieć szczerze, że długo zastanawiałam się, czy w ogóle dodawać taki film, ponieważ stwierdziłam, kurczę, tych rzeczy nie ma dużo, są w zasadzie trzy, a są różne osoby, różne style lubią, różne rzeczy, powinnam trochę więcej ich pokazać, ale potem mówię, kurczę, przecież to nie o to chodzi, żeby mieć tutaj w szafie cały przegląd po prostu wszystkiego i dla wszystkich, ale o to, co ja noszę i co jest zgodne ze mną. Dlatego przede wszystkim, jeżeli zastanawiacie się, co ubrać na chrzest, komunię, bierzmowanie, wiem, to są takie wzruszające bardzo uroczystości, takie, gdzie jesteśmy tego dnia przejęci, chcemy też dobrze się czuć, to moja rada jest taka, ubierzcie to, czym Wy czujecie się dobrze. Wiadomo, że tutaj odnośnie takich uroczystości kościelnych pewnymi zasadami trzeba się kierować. No i oczywiście tutaj chciałabym na początku zaznaczyć, że ja wiem, że tego dnia najważniejsze jest oczywiście dziecko, i bo to ono do tej przystępuje do tego sakramentu. Natomiast no, ja jako mama też chcę się dobrze czuć tego dnia. Chcę się czuć ubrana, a nie przebrana, a słuchajcie, to od razu widać, nawet jeżeli wiecie, tego dnia jesteś skupiona na swoim dziecku, ale nawet jak się rozejrzysz dookoła, a rozejrzysz się na pewno, bo nie wierzę, że nie, to od razu na pierwszy rzut oka widać, która osoba jest ubrana, a która jest przebrana. Także jeżeli szukacie czegoś na ten dzień, to przede wszystkim kierujcie się tym, żeby w tym się dobrze czuć. Bo jest mnóstwo pięknych rzeczy, mi też się po prostu mnóstwo rzeczy podoba, ale ja już z góry wiem, że nie będę się w tym dobrze czuła. Dlatego wybrałam takie rzeczy, w których wiem, że ja się będę dobrze czuła, będę w 100% czuła się swobodnie, będę czuła się sobą i będę się mogła skupić na moim dziecku i na tym ważnym dla niego dniu, a nie, wiecie, taką jakąś czuć spinkę, że coś mnie tu uwiera, czy mi tutaj się nic nie odznacza, czy tam nie, że na przykład mama mi powiedziała, że w tym dobrze wyglądam, teściowa, że w tamtym, a siostra powiedziała, że powinnam ubrać to czy tamto i ja siedzę cała, wiecie, sztywna, zestresowana, bo po prostu nie czuję się komfortowa. Myślę, że tego dnia ważne jest dla nas przede wszystkim, żebyśmy się czuli komfortowo, po prostu. Z czego ja bym zrezygnowała, to są na pewno ciemne kolory, jakieś czernie, granaty, mocne czerwienie i to są jakieś takie, wiecie, mocne wzory. Ja wychodzę z tego założenia, ale to jest tylko oczywiście moje osobiste odczucie, że to powinien być jasny strój, nie wiem, zakrywający ramiona, zakrywający bez zbyt dużego dekoltu, zakrywający w miarę możliwości kolana. To jeżeli chodzi o strój, natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o buty. Kiedy moje dziecko jedno miało komunię, drugie bierzmowanie, to był ten sam weekend, był po prostu taki upał, że ja powiedziałam, że nie ma takiej opcji, żebym ja założyła rajstopy i nie ma takiej opcji, żebym ja założyła zakryte buty, po prostu. Bo nie miałam ochoty siedzieć w kościele, czuć, że po prostu to mi się wszystko przykleja, że mnie parzą, pieką stopy. Dlatego sobie, słuchajcie, oczywiście nie poszłabym w klapkach jakichś czy w japonkach, ale nałożyłam sobie bardzo eleganckie sandałki na obcasie. Ja zresztą Wam je pokażę. To są moje stare, już zniszczone. Jeszcze teraz dojechałam sobie obcasy, sandałki z Kazaru, które już mam z 5 lat, to na pewno. Także one są przeze mnie rozchodzone, mają taki niewysoki 8 cm obcas. Cieliste, także pasują do spodni, do sukienek, do spódnic. I ja je bardzo często na takie okazje zakładam. I myślę, że to jest naprawdę dobre rozwiązanie, także ja tutaj bym się za bardzo nie stresowała, bo myślę, że nikt się tam u góry nie obrazi, jeżeli po prostu przyjdziemy w takich butach do kościoła. Tak, takie przynajmniej jest moje zdanie. No dobra, słuchajcie, to jeżeli chodzi o sam strój. Moja córka miała kilka lat temu komunię i na jej komunii byłam w takim śmietankowym garniturze z Massimo Dutti. Jest naprawdę, słuchajcie, to jest len z wiskozą, przepiękny garnitur, to są spodnie cygaretki, do tego pięknie skrojona, dopasowana, coś tutaj się zdziało z rękawem, się trochę przygniótł, pięknie skrojona, dopasowana marynarka i miałam przez chwilę pomysł, żeby ten garnitur założyć też na Olkę komunię, ale okazało się, że jest po prostu na niezwyczajnie za mały. Marynarka jeszcze, jak Cię mogę, ale spodnie, no niestety ten kant się troszeczkę na udzie rozprasował, także odpuściłam sobie, stwierdziłam, że nie wiem, wystawiłam go w sumie nawet na Winted, tylko pojawił się mały problem z tego względu, że on jest odebrany z pralni, wyczyszczony,
pojawił się mały problem, ponieważ na spodniach są plamki od kawy. Także podejrzewam, że po prostu będzie sobie wisiał przez kolejne lata w mojej szafie i liczył na cud, że jeszcze kiedyś się w niego wcisnę. Także no myślę, że to jest że taki garnitur właśnie, do tego jakaś na przykład jedwabna koszulka pod spód, to jest bardzo, bardzo fajna opcja. Ja u Zuzi miałam też z Massimo Dutti taką granatową koszulkę pod spodem, do tego miałam szpilki. Tą koszulkę oddałam komuś, natomiast teraz myślę, że założyłabym pod to taki jedwabny po prostu top z Intimissimi. Nawet wam go... To jest ten top. Mam taki, mam też czarny. Topy są bardzo przyjemne, bardzo teraz popularne, także... W sensie popularne, że są w sklepach nadal. Także taki właśnie garnitur, jeżeli ktoś lubi, dobrze się czuje, to jest myślę bardzo fajna opcja. Czekajcie, bo tu się może powiesić. I teraz tak, u mojej córki na bierzmowaniu miałam tą satynową, znaczy satynową, umówmy się, poliesterową spódnicę z Zary, którą kupiłam na wyprzedaży za 49 zł. Chciałam aż zobaczyć skład z ciekawości, ale obcięłam metkę, także nie wiem. Taką spódniczkę, do tego właśnie miałam te buty i do tego miałam... Oj, białą koszulę też z Zary, którą już kupiłam kilka lat temu. Ja wam to pokażę, jak to wszystko wyglądało. To wyglądało naprawdę bardzo fajnie, bardzo elegancko i bardzo przede wszystkim przewiewnie. Nie gotowałam się. A natomiast jeżeli chodzi o komunię Olka, to na komunii miałam na sobie taką śmietankową, lniano-wiskozową sukienkę z Massimo Dutti. Słuchajcie, ona ma bardzo ładne wycięcie na plecach. Ten dekolt z przodu nie jest zbyt duży. Ładnie zasłonięte ramiona. Tu z przodu ma rozporek, to jest taka długość do połowy łydki. Ja zaraz ją założę i wam pokażę, jak to wszystko wyglądało. Do tego miałam torebkę Sabliny Pilewicz, którą kupiłam wiele, wiele lat temu. Ona na ogół stoi tam w worku przeciwkurzowym na szafie. Słuchajcie, mój mąż, żeby mi nie przeszkadzać w domu, poszedł kosić. Wcale nie przeszkadza, wcale go po prostu nie słychać i wcale nie hałasuje. Dobra, ale wracając do tematu. To jest sukienka, która nie jest taka zupełnie, wiecie, zakrywająca. Ona po prostu delikatnie przebija, ale naprawdę delikatnie. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby pod tego typu sukienkę mieć odpowiednią po prostu bieliznę. Na pewno tutaj tył, żeby się, wiecie, takie gacie nie odznaczały. No i odpowiedni biustonosz. Ja taką bieliznę, chodzi przede wszystkim o odcień, który nie przebija spod tego materiału, znalazłam w Triumfie. Mają bardzo fajną bieliznę, taką zakrytą, zabudowaną, która też ma odcień bardzo zbliżony do skóry i ona nie przebija przez takie ubrania. Ja zresztą na pewno nie założyłabym pod tego typu sukienkę czy też bluzkę białej bielizny. Ja w ogóle nie mam białej bielizny, bo uważam, że to tylko do ślubu się nadaje później. To tak się nie sprawdza za bardzo na co dzień. Natomiast taki cielisty, gładziutki, zabudowany biustonosz w tym samym typie majtki. I wtedy tutaj nic nie widać, nic nie przebija, nic nie prześwituje. I ja się czułam w tym bardzo komfortowo, było mi przede wszystkim chłodno. Nie byłam, wiecie, w ogóle nie było opcji, żebym ja założyła jakąś marynarę, czy bolerko, czy żakiecik, bo ugotowałabym się. W kościele była duchota, słuchajcie, dzieciaki i dorośli, kilka osób zasłabło, było tak gorąco. Niby uroczystość była skrócona, ale i tak trwała prawie półtorej godziny, także wysiedzieć, wiecie, w pełnym tym, że tak powiem, w tej zbroi zapakowanym, to nie jest zbyt dobry pomysł. Dlatego ja też na przykład dla Olka pod Albę założyłam tylko zwykłą bawełnianą koszuleczkę, bo wiedziałam, jeżeli założę mu na przykład pod spód koszulę, też będzie mu za gorąco. Dlatego miał tylko i wyłącznie bawełnianą koszuleczkę. No dobra, słuchajcie, to ja się przybieram i pokazuję wam już, jak wyglądałam. No dobra, na pierwszy ogień idzie sukienka. Tak jak mówiłam, kupiłam ją w Massimo Dutti. Tu z boku ma suwaczek, dzięki czemu bardzo ładnie dopasowuje się do sylwetki. Nie jest taka, że w jakimś tam miejscu obciska. Ma bardzo ładne to wycięcie na plecach, o czym wam już mówiłam. Widzicie, dzięki tutaj odpowiedniej bieliźnie nic się nie przybija, nic się nie odznacza. Tutaj niezbyt duży dekolt V, zakryte ramiona. No tutaj jest delikatnie marszczona, także nawet dziewczyny z większym biustem myślę, że tutaj się spokojnie pomieszczą, a te, które mają taką trochę węższą talię. Nie obciska tutaj na brzuchu, dzięki czemu, wiecie, można sobie też na troszeczkę więcej tortu z komunijnego pozwolić.
Słuchajcie, ja w tej sukience czuję się naprawdę świetnie. Znalazł dla mnie mój mąż tak w ogóle, bo pojechaliśmy do Massimo Dutti, do Gdańska, bo w Olsztynie niestety zamknęli. I ja pojechałam tam z zastawieniem, że kupię sobie garnitur. Niestety w tym stylu, w jakim ja mam garnitur, już takich nie było. Były takimi, wiecie, dużymi, oversize'owymi marynarami, z szerokimi spodniami, tymi w stylu, to są chyba palazzo, tak? Tak mi się wydaje, takie, wiecie, bardzo szerokie spodnie. I nie czułam się dobrze. A były w bardzo dobrej promocji te garnitury. No i mój mąż mówi, słuchaj, a dlaczego nie sukienka? Poczekaj, ja ci coś znajdę. No i przyniósł mi tą sukienkę, ja ją przymierzyłam i mówię, kurde, naprawdę jest świetna. Przede wszystkim świetnie się w niej czuję i też fajne jest to, że ja po prostu będę mogła też nosić latem do klapek, do tego koszyk i mogę sobie śmigać, wiecie, czy na jakieś spotkanie, czy na nawet na jakiś obiad, nie wiem, czy na jakąś uroczystość rodzinną. Jakieś tam imieniny, urodziny, także z tego zakupu jestem bardzo zadowolona i jestem pewna, że ta sukienka posłuży mi przez wiele lat, bo zresztą co ja wam będę mówić, no tej firmy rzeczy są naprawdę świetne, jakości są bardzo dobre i ja za każdym razem jak coś u nich kupuję jestem bardzo, bardzo zadowolona. No dobra, to pokazuję wam teraz, w czym byłam nabierzmowana. A tak wyglądałam na bierzmowaniu Zuzi, miałam tą spódnicę z Zary, do tego koszula też z Zary, którą kupiłam wiele, wiele lat temu. Koszulę sobie tutaj po prostu związałam, żeby bardzo ładnie wyglądała i z tyłu, i z przodu. Tak już bardziej niezobowiązująco, ale nadal dosyć elegancko, bardzo wygodnie. Do tego te same sandałki z Kazara, ta sama torebka. Mam tylko jedną taką jasną torebkę, że w sumie nie miałam za specjalnego wyboru. Do tego bardzo delikatna biżuteria, czyli złoty łańcuszek, który mam już od wielu lat, to jest Sin by Manet. I złote kolczyki, które dostałam kilka lat temu od teściowej. To jest taki mój standardowy zestaw biżuteryjny na takie wyjścia. Także tak to wyglądało. Słuchajcie, sobie tak gorąco, ale mam zamknięte okno, bo mimo że oczywiście zakoszenie się wziął i strasznie hałasuje. No. Także słuchajcie, i spódnica, i sukienka sprawdzają się i w eleganckich, i w bardziej takich sportowych odsłonach. No, dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Jestem bardzo ciekawa, jakie wy ubieracie rzeczy na właśnie takie, tego typu okazje. Chciałam jeszcze dodać, że u nas i chrzciny, i komunie, to są uroczystości bardzo kameralne, bardzo skromne. Zapraszamy tylko i wyłącznie najbliższą rodzinę. Jest obiad, później tort, słodki poczęstunek. Nie ma żadnej imprezy, nie ma alkoholu na tego typu uroczystościach, bo to jest uroczystość moim zdaniem dla dziecka. Także no, myślę, że strój też jest adekwatny do okazji. No, to tyle chciałam wam powiedzieć. Także dziękuję wam bardzo za uwagę, dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia wkrótce. Pa!